Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku trwa jest odcinek 76. 13, 2 tygodnie temu był ostatni film, no bo tak nie wiem, bo tak niestety wychodzi. Przepraszam, że wczoraj, czyli 22 lutego, nie było filmu. Ale po prostu, no, tak jakoś wyszło. Przepraszam. W poniedziałek byłem. No, dobra, nie będę się tłumaczył. No, po prostu nie zdążyłem i tyle. Kupujemy Great Plainta. Oczywiście standardowa prędkość, czyli 22. Dalsze przyczepy niech sobie weźmiemy. 142 tysiące. 18 metrów, więc za kukurydzę będzie raz, dwa zasiana. Muszę trochę po do zmian zmienić. Ten ciemnic trochę koni wymaga. Dlatego wziąłem 8, bo 8 jest najsilniejsza, bo ma 450 koni. Przecież nie powinna mieć tyle, ale no. Wiecie, to jest farming 19. Bo w 22 taki jądzie 8R, 8400 dokładnie, ma 400 koni. A ten 8R ma 450, nie wiem czemu tak, ale. Kurde, co jest? A, bo ja tyłem ryję. Nikt nie mówi, że tyłem ryję, bo ty wiesz, że jak to szerszy. Tylko, że to jest taki niedźwiedź, że tym. Wykręci się idzie. On tu chyba 5 ton bierze. Jak dobrze pamiętam. A koni ten siewnik wymaga. Będzie to stadarka, jak to pisze. Aha, 280. No dobra, no. Ale jest dosyć dużo gabarytowy ten ziemnik jest dosyć bardzo duże gabaryty ma. Dlatego zapiąłem do niego ósemkę. Bo fenda zgubiłem. Właśnie fenda zgubiłem. Znaczy nie zgubiłem, tylko przez przypadek go usunąłem, wiecie? I będę musiał po prostu sobie kasę dodać za niego. Bo coś mi nie pasowało. No dobra, dalej rozkładaj ten ciemnik raz, dwa, raz, dwa. Bo tu będzie taki 20 minut filmu, no bo na szybko go nagrywam. Bo chcę go zdążyć wyrobić. Przed obiadem jeszcze. A obiad mam za 30 minut, więc chcę zdążyć. A mam już 15:53. To jest też mój błąd, bo powinienem już mieć to nagrane wczoraj. Ale wczoraj tak wyszło, że po prostu brat szybciej z roboty wrócił o 11 i leżał cały dzień spał. No ja nie lubię nagrywać, jak ktoś jest u mnie w pokoju, bo to jest tak niekomfortowe, nie lubię tak. I wtedy jeszcze pewnie by telewizor odpalił i to tak wiecie. To wolałem sobie ten jeden dzień bez filmu, wolałem sobie ten jeden dzień odpuścić filmu, a po prostu nagrać siewy kukurydzy. Bo wczoraj miał być Elengrad. Nie. Nie, wczoraj miał być ten odcinek. A poczekajcie, zaraz na telefon zobaczę. Wykryj szerokość. Telefon tutaj. 69, ale nie będę podał mojego hasła do telefonu. Wczoraj, czyli 22 lutego, tak, wczoraj ten film powinien być, 22 lutego. Tak, 22 lutego powinien ten film być, czyli jak ja to nagrywam, to dzisiaj. Bo wczoraj był co? Tak, no wczoraj był Hoist Valero, siewy Sorge, tak, czyli dzisiaj powinien. Dzisiaj. O, dzisiaj już mi się nie uda go opublikować. W sensie mógłbym go opublikować o 18, ale to już za późno. Poza tym tego i tak by nikt nie obejrzał. A na jutro znowu bym filmu nie miał.
A jutro znowu do 15 jestem w szkole. Więc ciulowo. Jutro znowu jestem do 15 w szkole, więc nie pasuje za cholerę, żeby ten odcinek zrobić, dlatego wrzucam go jutro o 10. No sobie będzie tam. Ja tylko sobie po odcinku zrobię, wiadomo. No. Więc mi to totalnie nie pasuje. Zrobię sobie tutaj dwa poprzecznianki i jadę do asfaltu. Tam na dole na jednym sobie wykręcam. No dam radę. Tu do drzewek zrobię i będę nawracał. No bo w sumie na tym jednym poprzecznianku dam radę. Dobra, bo i tak tu pewnie nie dojadę na odcinku nawet. Na odcinku pewnie nie dojadę, bo tu jest parę przejazdów, żeby to zrobić. A mam dosłownie jeszcze 20 minut. Jeszcze ten klin muszę zasiać, bo ten klin mi tutaj nie pasuje. Teoretycznie mógłbym go zostawić i po odcinku zasiać. Ale to jest dwa przejazdy ciebikiem, więc... Więc jakoś wielkiej straty nie będzie. No w sumie będę już... Jestem tutaj. Bym był prawie cały przejazd. Cały przejazd już bym miał prawie zrobiony, nie? Więc jednak tam jakaś strata czasowa to jest. Będę jeszcze drzewo zahaczyły. Tak to jest, jak chcesz na szybko wszystko zrobić. Nagrać ładnie. Na 24 mam odcinek. I na czwartek mam. Na piątek nie mam. Ale to sobie w czwartek ogarnę. A, bo to trzeba Leningrada ogarnąć, więc ja sobie to na czwartek ogarnę. Bo będę o 13 w domu. Znaczy o 14 równo. Więc będę miał 2 godziny na nagranie. Tam, dzisiaj sobie jeszcze po odcinku zaraz ogarnę tego save'a tam. Albo tutaj ogarnę, bo tutaj też trzeba będzie zrobić nawóz na tym polu. Odcinka... Filmu z nawozem nie będę robił, no bo nie opłaca się, a i to jest nudna robota, więc nie będę was zanudzał tutaj nawozem. I teraz idziemy zasiać, ile zasiałem. Zasiałem poprzeczniak i clean. W sensie ja wiem, ile zasiałem, ale w hektarach. 11 nudzę poza odcinkiem, raz sobie ho machnę. A zasiane mamy 2,5 hektara. No dobra, 2,40. No niestety, tak się kurczę trafiło, że to jest trzeci odcinek z rzędu. Trzeci odcinek z rzędu siewów. No bo na... Na Bośnicy były siewy nowym nabytkiem. Na Bośnicy był siew. Na Hojdbeleron też był siew. Sorga. Który był 2 dni temu. Bo wczoraj nie było. Siew sorga i teraz siew kukurydzy i jutro co jest jutro? Teraz przez najbliższy... Nie wiem, kurde, ja mam tak pechowo zrobione. Muszę to poprzestawiać sobie jakoś, no bo to tak nie może być. Że ja robię odcinek ze żniw tutaj, 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 tutaj. Bo to wychodzi, że ja mam wszędzie żniwa. Znaczy nie, na Leningradzie jutro... Tak. Na Leningradzie jutro sobie zrobię sianokosy. Tak, sianokosy od A do Z sobie ogarnę. W sensie koszenie, przewracanie, zgrabianie, prasowanie, zbieranie. Zrobię sobie te sianokosy. Żeby nie było też ciągle siewu. Bo kolejnego dnia czeka was timelapse z siewów z Wielmożnej. Odcinek z siewów czeka was z Wielmożnej. Więc... I potem po Wielmożnej wleci M-Creek. Dlatego Facebook sobie jest raz na 2 tygodnie, więc ja tam nie mam problemu z tym, żeby nagrać to.
Więc kolejny odcinek już zobaczymy się w marcu. Kolejny odcinek zobaczymy się już w marcu. No niestety. Nie przeszkodzę tych serii. Nie przeskoczę. O, tak, tak się powiedzieć. Nie przeskoczę tych serii. W sensie mógłbym sobie chaotycznie to zrobić. Że na przykład. Ale to nie ma sensu, no bo to też. To tak to jest, żeby równo te serie szły. Włośnicę chcę skończyć, ale do Włośnicy tam zostało jeszcze. Z 6 tam lat na pewno. Do Wielmoży to już nawet nie powiem wam ile, bo to jest mega dużo, bo tam kupiłem dopiero pierwsze pole. Pierwsze pole, a będzie odcinek numer. Numer 6 chyba. Na Czechach też będą. Zaspoileruję wam, że będzie odcinek z siewów. To mega długi, więc. Więc ten odcinek siewów na Czechach będzie praktycznie tak długi jak ten. Tylko że w formie tej nosa, bo to czekaj to. No nie! 13, jakbym chciał się nagrać, to też nie nagram. Bo będzie odcinek z. By musiałby być odcinek z siewów już. No nie, nic nie pasuje. I teraz tak wyjdzie, że w kolejnym odcinku tutaj będą żniwa. Na M-Creeku będzie siew sorgo znowu. Znaczy na M-Creeku znowu siewy będą. Najprawdopodobniej to sorgo będzie siane. Uprawa i siew sorgo, tak. Myślę, że taki odcinek zrobimy. Na M-Creeku siewy? No wszędzie siewy, no nie. Ale Bolek też tak miał. Że kurczę, jakby siewy, to na wszystkich zerach się złożyło. Nie wiem, co jest możliwe. Jak będą żniwa, to i będą na. Będą na Czechach, na Wielmoże będą żniwa. Będą żniwa na Mazowieckiej Polanie. Na tym moim nowym polu. I tam pewnie jakaś uprawa jeszcze będzie do tego dorzucona, żeby nie był taki za krótki odcinek. Potem w kolejnym odcinku chyba znowu siewy, nawozy i śliwa. Tak jak chcę to przyszyprzyć. Jakby trochę dłuższe te odcinki z czego? No z tego, no, z Mazowieckiej Polany robić, żeby szybciej tą Mazowiecką skończyć tam. A najszybsze dwie serie, które odpadną na moim kanale, to są Włośnice i Mazowiecka Polana. Bo Czechy jeszcze nie. Bo z Czechów chyba zrobię 20 odcinków. W sensie zrobię na pewno kukurydzę na kiszonkę. Co tam zrobić ze 2-3 sezony, tak? Kukurydzę na kiszonkę chcę zrobić tam. Na pewno chcę zrobić kukurydzę na ziarno. Kukurydzę na ziarno. Po tej kukurydze by musiał być wtedy. Wtedy chyba siew jakiś. Tych pól kukurydzianych by musiał być wtedy siew. I wtedy na kolejne odcinki nawóz, tak. I wtedy jakiś nawóz. Bo tam nawóz zrobię, bo tam fajnie mam zrobione. Bo tam będą. Tam ścieżki są rysowane, jak pamiętacie na czego. No, kto oglądał te dwa odcinki z siewów, bo były już dwa odcinki z siewów, no to tam były ścieżki rysowane. I w tym odcinku, który będzie za 3 dni, też będę. Nie za 3 dni, tylko 28 to będzie chyba. Dobra, oni tam coś piszą na Messengerze, wyrąbane co mam. Mam pół pola zasiane, czy nie? Jeszcze ten czas będzie pół pola. A patrz, nawet nie wiem ile te pole ma hektarów, bo 6,30 ma zasiane. I się sobie podnoszę to, bo wiecie, no bo jak jadę, to tym doliczę. I powiem wam, że fajnie tym 18-metrowym idzie. Dobrze, że ten młot jest tutaj. 22 na godzinę będzie jechać. To, że pod górkę widać, że nie jadę tych 22, tylko 20 jadę. Ale z górki jedziemy 22, więc. Pff.
Kurczę, no nie wiem ile dokładnie to pole ma hektarów. Ale dzisiaj to się dowiem. Bo na odcinku tego mi się nie uda raczej zasiać. Bo jest 16:06. Czyli jakieś 10 minut zostało. Maksymalnie 14. I tak, no tak zazwyczaj 16:20. 16:30 sobie. Więc... Tym się tak fajnie zawija siewnikę, że raz przy razie sieje. No bo on dosłownie w miejscu nawija. Bo ma te koła skrętne. Powiem wam, że ten Great Plain to jest fajny siewnik. Jak go będę miał do końca serii, na pewno go nie zmienię. I teraz jak będzie to 14 godzin na szybciej, to już bym był trochę dalej. Ale teraz już jest górki, więc pójdzie. Mi się to podoba, że te pole są takie płaskie, są takie pofalowane. Górka dole, górka dole. No tak. Tu mamy 160 godzin chyba na tym zajmie, tak? 158, no. Kończony mi się 211. Ja mam, że robotka fajnie idzie tym zestawem. No sorry, że tak majdam tą kamerą, ale ja lubię majdać sobie kamerą, bo mi to daje... Nie, że daje radość, tylko po prostu lubię sobie tak pomajdać lewo-prawo. Może go naprawię, żądira. Może lekko szybciej będzie szedł. Się trochę lżej pod górę może będzie miał. No, siewnika nie naprawię, ale chcę obciążnik. Bo miałem te 30%, więc naprawiłem go. Ale chcę zobaczyć, czy po prostu lekko lepiej będzie szedł, czy tak samo będzie. Ale chyba tak samo będzie, no. Kura. Ten może mega ładnie idzie tym siew. Powiem wam, że fajnie idzie ten siew. Uwielbiam siać. Uwielbiam, jak tak robota idzie szybko. Tak. Dobra. No ja. Dzisiaj raczej już właśnie nie będę nagrywał. No bo nie. Bo nie chcę się. Znaczy nie, że nie chcę się, tylko... Kolejny odcinek właśnie będzie praktycznie za 2 tygodnie, no to... No to nie muszę go nagrywać. Ale zając mnie, to pewnie i tak go nagram. Bo jakoś ten na się wygodniej nagrywa niż odcinek głosowy. Właśnie, przecież mógłbym wczoraj właśnie... A nie, renderowałem przez 3 godziny. No jo, bo wróciłem wczoraj o 13 z praktyki. O 14, sorry, przepraszam. O 14 byłem w domu. To zanim się wyrenderował film z Czech, który ważył 10 giga prawie. I renderowałem go 3 godziny. Więc przez te 3 godziny nic nie robiłem. No bo nie mogłem. To się mogłem grać, ale... Wtedy bym miał spadki FPS-ów w grze. A tego nie chciałem. Nie chciałem też komputera obciążyć dodatkowo grą, tak? A teraz widzicie, że mam 59-60 FPS-ów. Nie chciałem też komputera obciążać. Tylko sobie go wyłączyłem i sobie tam przeglądałem. Co przeglądałem? A nie wiem, coś tam oglądałem. No i dobra, i elegancko idzie. Jeszcze nikt nawet nie przyszedł, bo nikt nie przyszedł, że obiad jest, więc... Siejemy oporowo. Powiem wam, że jakbym miał tak godzinę siać, a sieje 20 minut, już prawie 10 hektarów walnąłem. No dobra, powiedzmy, że 25 minut. No to 10... 20... 25 z tego wychodzi. 22 hektary chyba. Jakby był bardzo długi kawałek, tak jak ten, bez klina, myślę, że te
Znaczy, no dobra, powiedzmy uczciwe 20 hektarów na pewno idzie tym walnąć. A jak jest mega dobry, długi kawałek jak tutaj, może nawet jeszcze dłuższy jakby był, bez obsiewania poprzeczniaka, to myślę, że te 25 jestem w stanie zrobić. Tym zestawem myślę, że 25 hektarów w godzinę jestem w stanie zrobić. Realną godzinę. To jednak 18 metrów. Więc myślę, że te 25 hektarów jestem w stanie osiągnąć. No i dobra. Jeszcze kółko tu będzie zrobione i te długie będą zasiane. I pewnie mi kukurydzy zbraknie. No i dobra. Kolejna seria, czy 19 będzie? Myślę, że będzie. A bardziej w sumie reaktywacja serii. Ale na razie nie chcę pchać się w tę serię, bo powiem wam, że za dużo ich mam, bo mam 3 razy 22. 3 razy, wiem, tak, czekaj, no 3 razy 22 farming, 3 razy 15 i 2 razy 19, to jest 8 serii, tak? Tak, to jest 8 serii. Tylko, że 22 wychodzi co 2 dni, tak? Nie mam jakiegoś grafiku zrobionego. Tylko staram się zobaczyć, jakie były mniej więcej odcinki. I mój grafik mniej więcej wygląda tak, że jest Hoyt-Belleron, Erlengrad, Emkrig, oczywiście od wojska wychodzi, i Woźnice Felsbrun. I potem jest chyba Wielmoża Mazowiecka i Czechy, czy jakoś tak? Jakoś tak chyba. No to jest 8 serii, czyli tak jakby, a z tych pobocznych farmy trzymam 3, 5 serii, czyli co 2 dni, czyli co 10 dni, tak, co 10 dni, no co 10 dni, czyli co 12 dni odcinek ten być, no czyli ten film jest spóźniony o ile dzień, bo 13 dni temu wyjdzie, że tamten odcinek ostatni był, ale trudno, ja nic za to nie mogę. Dzisiaj mógłbym skrócić serię, ale po co, jak już mi została końcówka Woźnic, znaczy końcówka, no ponad połowa jesteśmy. Bo teraz jak już tam będą żniwa zrobione, kukurydzy w tym roku i sprzedaż, tak więc będę cisnął bardzo mocno w pola, bo już maszyny nie będę cisnął chyba. Ewentualnie kombajn zmienię. Kombajn zmienię chyba na S700, bo tetka to trochę mała. I tam nie wiem jaki header. Jest 12 metrów chyba maksymalnie. Albo ten 13,7, no bo. Albo ten 13,7 sobie walnę, żeby na wózku był. Chyba tak, ten 13,7 sobie walnę, żeby na wózku. Jakoś postaram się to ogarnąć. Dobra, ostatni przejazd na tym długim i wtedy zostanie tylko mi słup. Więc nasion powinien tak na styk wystarczyć. A mamy już 12 hektarów zasiane. Prawie że. Kurde, nie myślałem, że jednak tyle walę na tym odcinku. Myślałem, że gdzieś do połowy tych długich dojadę i będzie koniec. A 11 ma 4 hektary, tak mi się wydaje. Czy tam 3 coś. A precyzyjne ile, jak to pokazuje? No, 3 hektary. Ale to jako pole, w sensie jako pole, ale to było lekko powiększane, no to 3 hektary powinno być. Na pewno tam jest 3 hektary. Więc fajnie. Kurde, 900 kilo, no nie wiem, czy to starczy. Obawiam się, że nie.
Szybko nasiona będą chciały wrócić nas na głosy. O, to akurat wtedy się zakończy odcinek. Na gospie. Dobra, objadę od razu ten słup, żeby później się nie męczyć z nim. O, taką pod największą górkę czytałem ten polu, bo to jest chyba największa górka. Tak od razu. No to 14 chyba. To też ciekawe. Objadę od razu ten słup, żeby później nie było jakiegoś problemu. Ale ten ciemnik tam zagarnie, bo on jest szeroki. Tu słupa też daleko zrobiłem, żeby ładnie się obrabiało go. Mam wielkie maszyny tutaj. Dobra. Cyk, jedziemy tutaj. Dobra, 4 minuty. No to akurat powiem wam tak, wysieję ten siewnik, ten zbiornik. No siewnik, dobrze powiem. Siewnik albo zbiornik, to woda. Wysieję go i zakończymy odcinek. Na gospodarstwie, jak sobie nasypię. A ja sobie to dosieję, no bo tu będzie 13,5 hektara. Chociaż nie, tu jest ładny hektar jeszcze. Tu jeszcze jest hektar jedzie, czyli 14 hektarów to pole ma. Jeden. Dobra, w sumie nakład. W sumie ja wolę, jak tutaj jest, jak po skosie, to żeby sobie jechać równo z granicą pola, żeby nie jechać według GPS-a, tylko żeby robić sobie. Nie nakładkę, tylko żeby jechać z pełnym siewnikiem, o. Żeby kolejnym przejazdem nie robić w kolejnym przejeździe zrobić nakładkę lekko. Bo i tak by ta końcówka została, więc. Kurde, 500 kilo, może wystarczy, może wystarczy. Chociaż pewnie nie. O, czyli będę miał chyba 18 hektarów. Kukurydzy będę miał. No bo tam jest chyba 4 hektary, jak się nie mylę. A resztę jeszcze dokładnie to zaraz zespawę, bo na tej sesji od razu to zasieję. Żeby nie było. Na tej sesji od razu to zasieję. Nie gadę, że na końcówkę jest braki. Mógłbym sobie szybko przez F11 spamić paletę i sobie odjąć ten 900 co to, nie, ale nie wiem. Zasiane, dobra. A może starczy. Czyli to będzie pole idealne zrobione wtedy, jak będzie 5000 tutaj schodzić. Ale chyba mi się zdaje, że jednak nie. Że jednak na ten cipek mały będzie brakować. Chociaż nie zbraknie, dobra, starczy. O, elegancko upiekło się. Udało się. Nawet 100 kilo zostało. 115 kilo. No 14 hektarów, 20 denarów. No to pomyli. To jest natura, pewnie. Pomyliłem się tylko o 20 denarów na tym polu. Dobra, zjeżdżam na gospę i kończymy, bo jest 30 minut. Przesunę sobie GPS-a tutaj do granicy, bo od tej strony prawdopodobnie wysiał. GPS ogarnięty, to najważniejsze. Dobra, zjeżdżam na gospę. I nawet już nie nasypuje się. Tylko sobie nasypię to po odcinku.
I żegnamy się z tego odcinka, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pa, pa! O, tak jeszcze wygląda zestaw. I dziękuję za oglądanie tego 30-minutowego równo odcinka bez minuty, także dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pa, pa!